Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym forum. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu, przybliżyć spółkę i grupę KGHM, opowiedzieć o tym, kim jesteśmy aktualnie, jak wygląda nasza strategia, operacje, jak wyglądają nasze wyniki, jak wyglądają nasze zamierzenia. Zarówno operacyjne, jak i inwestycyjne. Moją prezentację, spotkanie z Państwem też zacznę od. Przepraszam, sobie tylko tutaj z prezentacją poradzę. Zacznę od takiej uwagi, że jest nam też niezwykle miło w tym roku obchodzić jubileusz 60-lecia KGHM. W związku z tym jest to też szczególnie miła okazja, ciekawy czas do zarówno podsumowań, jak i planowania, jak i przedstawiania Państwu, właścicielom kapitału zaangażowanego w naszą spółkę, przedstawiania naszych planów, przedstawiania sposobu, w jaki chcemy budować wartość naszej spółki, wartość grupy, więc to jest szczególny okres, szczególny również z tego powodu. Będę mówił troszkę więcej w dalszej części i w szczegółach, szczególny również, co nas napawa dumą, czyli bardzo dobre wyniki, zarówno zanotowane zarówno rok 2020, jak i już raportowane za pierwszy kwartał bieżącego roku. Są to najwyższe wyniki operacyjne notowane od kilku lat, od momentu akwizycji aktywów zagranicznych. Więc to nas bardzo cieszy. Cieszy nas aktualnie ustabilizowanie sytuacji. Może ustabilizowanie to jest może optymistyczne, tak, stwierdzenie, ale jesteśmy po trudnym okresie zmienności i niepewności w roku 2020 na rynku surowców, na rynkach kapitałowych. I tutaj znowu, nawiązując do tego, co powiedziałem, że osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w 2020 roku. Szczególnie cieszymy się, że w tym okresie, tak jak powiedziałem, niepewności, zmienności udało nam się przede wszystkim utrzymać ciągłość produkcji. Nie zanotowaliśmy we wszystkich aktywach naszej grupy na całym świecie, nie zanotowaliśmy przestojów, które byłyby powodowane i związane z sytuacją pandemiczną. To wszystko dzięki naszym działaniom, dzięki działaniom całej załogi, dzięki wprowadzonym procedurom i zdyscyplinowaniu wielkiej odpowiedzialności całej załogi. Udało się, tak jak powiedziałem, utrzymać tę ciągłość i w rezultacie osiągnąć tak, można by powiedzieć, imponujące wyniki za omawiane, wspomniane przeze mnie okresy, czyli cały rok 2020, jak i pierwszy kwartał roku bieżącego. I tutaj, jak już oczywiście Państwo, ja tylko szybciutko powiedziałem, przy okazji jubileuszu zrobię króciutkie podsumowanie, kim jest grupa KGHM. Jest to jeden z największych na świecie producentów miedzi i srebra, 60 lat tradycji, a od razu troszeczkę przeskakując ten okres operacji, rozwoju firmy, właśnie będziemy, czyli mamy nadzieję, mamy wizję na rozciągnięcie, tak, nawiązuje tutaj do koncesji, którą otrzymaliśmy, koncesji oczywiście eksploracyjnej w tym momencie na złoża, które są na północ w regionie Głogowa. Dostaliśmy dwie koncesje i one nam też wpisują się w ten filar strategiczny
w obszarze operacji polskich, gdzie ciągle w obowiązującej naszej strategii skupiamy się na stabilizacji produkcji z aktywów polskich, nowe złoża plus poprawa efektywności pracy na złożach dotychczasowych plus to, o czym należy wspomnieć, złoże perspektywiczne, które już pracuje w pewien sposób, zastępuje i umacnia produkcję z istniejących złóż, mam na myśli Głogów Głęboki. Te wszystkie nasze aktywa pozwalają myśleć z optymizmem w kierunku rozciągnięcia życia naszych kopalń, stabilizacji produkcji w aktywach polskich na kolejne dziesięciolecia. Grupa KGHM to jest ponad 700 tysięcy ton wyprodukowanej miedzi płatnej w ostatnim roku. Cieszymy się, że zanotowaliśmy wzrost, ponad 1% wzrostu zgodnie z założeniami budżetowymi i zgodnie z założeniami strategicznymi. Grupa KGHM posiada zdywersyfikowany portfel aktywów na różnych etapach rozwoju. I to jest właśnie to troszeczkę, o czym już wspomniałem, czyli aktywa polskie, aktywa pracujące, aktywa perspektywiczne, rozwojowe plus koncesje, w tym momencie eksploracyjne. I geograficznie zagranica, oczywiście tutaj już mówimy, nawiązujemy do naszego aktywa kluczowego zagranicznego, czyli Sierra Gorda, gdzie notujemy coraz lepsze wyniki operacyjne, również zgodnie z założeniem strategii. Ten cel strategiczny co do Sierra Gordy zakładany na rok 2020 został już osiągnięty, czyli 130 tysięcy ton minimalnego średniorocznego dziennego przerobu rudy. Wyniki przeróbcze, wyniki operacyjne Sierra Gordy, jak to będzie dalej też zaprezentowane i o czym niedawno mówiliśmy na naszych spotkaniach powynikowych, te wyniki operacyjne na Sierra Gorda są coraz lepsze. Prace optymalizacyjne oczywiście na aktywie Sierra Gorda trwają i to cieszy, że kolejne kwartały przynoszą coraz lepsze wartości przeróbcze i coraz lepsze wartości wyniku operacyjnego, co tak jak wspomniałem, jest również powodowane realizowanymi działaniami optymalizacyjnymi na aktywie Sierra Gorda. To jest nasze zobowiązanie strategiczne, to jest zobowiązanie wobec Państwa, cel budowania wartości na posiadanym udziale Sierra Gorda. Mamy oczywiście aktywa zagraniczne, które znowu podzieliliśmy na aktywa wspierające i aktywa główne. Myślę tutaj o segmencie KGHM International. Głównym aktywem tutaj jest oczywiście kopalnia Robinson. Co do pozostałych aktywów pracujących, tak jak też już o tym rozmawialiśmy i było to komunikowane, prowadzimy przegląd aktywów pod kątem ich dopasowania do aktualnego modelu biznesowego. W efekcie podjęliśmy już po okresie analiz decyzję o próbie sprzedaży dwóch aktywów o w tym momencie schyłkowym life of mine i o bardzo małym udziale w produkcji w skali grupy. Myślę tu o Carlota i Frankę, akcje Carlota z 5-tysięcznym przerobem rocznym. Frankę jest to kilkanaście tysięcy ton, także jak widać w przyrównaniu do skonsolidowanych wartości naszych operacji, są to aktywa, które nie muszą pasować, tak jak powiedziałem, do naszego modelu
biznesowego. W związku z tym zaproponowaliśmy rynkowi tak potencjalny zakup tych aktywów. I znowu te działania wpisują się w strategię, nie jest to żadna zmiana kierunku zapowiadana, analiza i przegląd naszego portfela zakończona właśnie taką decyzją. Spotykamy się z pytaniami, a co w zamian, czy akwizycje, szczególnie w tym okresie, który mamy, tak wysoka cena relatywnie do tej sytuacji, którą mieliśmy jeszcze rok temu w okresie pandemicznym, dobry sentyment do naszych surowców, dobry sentyment do miedzi i troszeczkę mniejszy okres zmienności, ciągłe sygnały, dobre sygnały o stabilnym popycie w dłuższym terminie, popycie na miedź. Czy grupa KGHM rozważa akwizycję? Tego elementu w naszej strategii aktualnie nie ma. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest kilka obszarów, na których się koncentrujemy. Stabilizacja i eksploracja złóż w Polsce, przegląd portfela aktywów zagranicznych i porządkowanie jego. No i oczywiście praca na kluczowym aktywie Sierra Gorda, poprawa jej parametrów przeróbczych i wyników operacyjnych i finansowych. Jest jeszcze kolejny etap, który jest zapisany w naszej strategii. Jest to obszar rozwoju energetyki i tutaj cel strategiczny, osiągnięcie do roku 2030 50% niezależności energetycznej, to znaczy 50% energii chcemy produkować ze źródeł własnych, a przypomnę, jesteśmy największym konsumentem energii w Polsce. To jest w skali grupy nawet do trzech tera, więc tego zapotrzebowania, to zapotrzebowanie jest i będzie rosło wraz z rozwojem skali produkcji i tutaj jest właśnie myślenie zarówno o stronie kosztowej, o podnoszeniu efektywności uzyskiwanej przez poszczególne zakłady, jak i oczywiście też myślenie o tym, co jest niezwykle istotne dla grupy KGHM, czyli myślenie o wpływie naszej działalności na otoczenie, kwestie oddziaływania na środowisko. Dlatego w tym celu strategicznym, w tej 50% niezależności energetycznej w postaci produkcji własnej energii są zapisane również źródła energii odnawialne. Więc to jest też duże zobowiązanie, odpowiedzialność grupy KGHM, minimalizacja wpływu na otoczenie i program energetyki, który stawia na produkcję energii z farm fotowoltaicznych, to będzie również energia wiatrowa. Nie odchodzimy od gazu, ale tu w tym elemencie to stawiamy na usprawnianie naszych instalacji energetycznych w obszarze wykorzystania energii gazowej, tak jak powiedziałem, aby KGHM spełniała coraz bardziej normy środowiskowe, bo jak wiemy, też będziemy dzisiaj tego tematu dotykali, oczekiwania otoczenia wszystkich naszych interesariuszy co do informacji środowiskowej, a w efekcie albo jako skutek naszej pracy w kontekście dbałości o otoczenie całego kontekstu, o którym rozmawiamy również z Państwem, całego obszaru ESG, jest dla nas niezwykle ważny. W naszych działaniach i operacyjnych, i strategicznych te elementy są zapisane i są realizowane, gdyż
mamy świadomość, że nasz model biznesowy, budowana wartość, struktura kapitałów, przepływy pomiędzy kapitałami również determinowane są działalnością związaną z oddziaływaniem na środowisko, więc chcemy, żeby zarówno elementy finansowe, jak i elementy środowiskowe były widoczne w tej wartości, którą wypracowujemy dla Państwa. Tak jak już wspomniałem pokrótce, KGHM, grupa KGHM, globalny producent miedzi, srebra, jeśli chodzi o srebro, jako hub, jako jedna kopalnia, zostaliśmy w tym roku sklasyfikowani jako największy producent srebra na świecie. Działamy na 3 kontynentach i tutaj już wspomniałem o naszych aktywach, może jeszcze tylko o projektach rozwojowych. Przypomnę projekt Ajax i Victoria, które na razie są w fazie, znowu w różnej fazie, tak, zaawansowania projektowego, to są fazy uzgodnień środowiskowych, to są fazy nieco bardziej zaawansowane w przypadku tutaj Wiktorii, gdzie już podjęto pewne prace przygotowawcze. I to jest jeszcze oczywiście element naszego biznesu, czyli produkcja miedzi elektrolitycznej, nasze huty. I to tak pokrótce, również wspomniałem już o naszych notowaniach grupy KGHM w składzie największych producentów miedzi. Grupa KGHM produkuje katody, walcówkę, koncentrat w różnej postaci, produkty w dalszej fazie, w bardziej zaawansowanej formie końcowej, drut z miedzi bezlanowej, granulat miedzi i tak dalej, metale szlachetne, wspomniałem o srebrze, srebro, złoto jako produkty, można powiedzieć, uboczne, tak, siera gorda, molibden. Pokrótce, tu już oczywiście może historii, to już sobie też wspomniałem o jubileuszu, więc tutaj może nawiązując do bardziej numerycznych elementów naszej prezentacji, przejdziemy nieco dalej. Państwo oczywiście też tą prezentację widzą. Ja bym teraz przeszedł do krótkiego podsumowania, od czego też zacząłem, podkreślając bardzo dobre wyniki osiągnięte w ostatnich okresach. Podsumowanie osiągniętych wyników w roku 2020. To jest najwyższy roczny poziom zysku operacyjnego EBITDA, który przekroczyliśmy wartością 6,6 miliarda, czyli 27% więcej niż w analogicznym czasie roku poprzedniego. Znowu podkreślam, zachowaliśmy w tym czasie pełną zdolność operacyjną naszych aktywów na całym świecie. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe w całej grupie. Co wyniki sprzedażowe przełożyły nam się finalnie na 4% wzrost przychodów w ujęciu rocznym, to jest do poziomu prawie 24 miliardy złotych. To, co też podkreślamy, co wynikało z działań zarządu i
zdyscyplinowania, bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialnej pracy całej załogi utrzymaliśmy w tym bardzo trudnym czasie pandemicznym, utrzymaliśmy zatrudnienie dla tysięcy naszych pracowników. Konsekwentnie prowadziliśmy w roku 2020 i kontynuujemy to zgodnie z założeniem strategicznym proces optymalizacji kosztowej. To, co jest bardzo ważne, istotne w kontekście naszych finansów za cały rok 2020 i dalej w pierwszym kwartale, to jest zgodnie z zapowiedzią obniżenie, spadek zadłużenia z poziomu 1,5 naszego głównego kowenantu, czyli dług netto do wartości EBITDA, który notowaliśmy rok wcześniej, czyli na koniec 2019 roku, udało nam się na koniec roku 2020 osiągnąć wskaźnik 0,9, a na pierwszy kwartał bieżącego roku jest to 0,8. To jest efekt działań, jak ja to mówię, uzdrawiających nasz bilans w postaci zmiany struktury pasywów w obszarze zobowiązań. To jest efekt zastępowania droższych kredytów nowymi liniami na korzystniejszych warunkach, szukanie źródeł, tańszych źródeł kapitału. To jest efekt implementacji procesu factoringu. To jest również efekt poprawy wyników operacyjnych i w efekcie coś, co pomaga nam również konstruować coraz ambitniejsze budżety i coraz śmielej dynamizować procesy inwestycyjne. To jest właśnie coraz zdrowszy bilans, coraz silniejsze przepływy. Będzie to widać w rachunku przepływów. W naszej prezentacji widać poprawę przepływów, wygenerowanie wolnych przepływów finansowych. Na skutek, z tego się bardzo cieszymy, że po osiągnięciu dobrych wyników finansowych, czyli po ocenie sytuacji finansowej, po przeglądzie naszych potrzeb kapitałowych, które zaprezentowaliśmy Państwu w początku bieżącego roku, z nieco ambitniejszym bilansem, zarząd KGHM zdecydował się zaproponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sposób alokacji zysku netto za rok 2020 i walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się, zaaprobowało propozycję zarządu, żeby wynik netto KGHM za poprzedni rok alokować również w postaci dywidendy. 300 milionów przeznaczyliśmy na dywidendę i jest to wypełnienie naszego zobowiązania realizacji polityki dywidendowej KGHM, w której zapisaliśmy i chcemy kontynuować, chcemy pozostać spółką dywidendową. Zobowiązaliśmy się do propozycji przeznaczania do 1/3 wyniku netto zysku netto spółki matki KGHM Polska Miedź S.A. w postaci dywidendy. A więc jeszcze raz bardzo dobre wyniki, solidny bilans, ocena potrzeb kapitałowych, w efekcie decyzja o podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami, z odpowiedzialnym myśleniem o realizacji założeń strategicznych i rozwoju całej grupy KGHM. Wyniki produkcyjne za rok ubiegły, tak jak wspomniałem, dla spółki matki jest to kontynuacja procesu stabilizacji produkcji, która jest związana z implementacją
projektów inwestycji poprawiających systemy wydobycia. Jest to realizacja innowacji, całego szeregu innowacji, które poprawiają zarówno parametry produkcyjne, jak i poprawiają bezpieczeństwo pracy, które pozwalają zwiększać parametry produkcyjne przy zachowaniu pełnego poziomu bezpieczeństwa załogi i eksploatacji zgodnie z ideą też i zrównoważonego rozwoju bezpiecznego dla otoczenia, dla środowiska, dla człowieka, jednocześnie zwiększającego wartość końcową również dla akcjonariuszy. Wspomniałem również o złożach perspektywicznych, koncesyjnych. Na tym slajdzie mamy wspomniany Głogów Głęboki i mamy już widoczny, zaznaczony w obszarach północnych obszar koncesyjny, o którym wspomniałem, czyli koncesja w tym momencie eksploracyjna. To są elementy, które pokazują nam kierunek rozwoju segmentu grupy w aktywach polskich. Wyniki produkcyjne Sierra Gorda, tak jak powiedziałem, bardzo dobre, silne wzrosty na skutek prowadzonych działań optymalizacyjnych. Wyniki oczywiście pomimo trudnego czasu pandemicznego, gdzie mieliśmy duże wahania cenowe, przełożyły, w efekcie dały nam też na koniec roku przy poprawie sentymentu i otoczenia cenowego pozwoliły nam na zrealizować, przełożyć wyniki produkcyjne, przełożyć się na bardzo dobre wyniki przychodowe, o czym też już wspomniałem. Segment KGHM International, tutaj niższe poziomy produkcji, ale to też już skomentowałem, że to jest też efekt, może nie efekt, ale mamy świadomość, że działalność aktywów zagranicznych w segmencie International, poza oczywiście Sierra Gorda, tu są duże wyzwania z analizą poszczególnych składników tego segmentu z jednej strony, z drugiej strony działania optymalizacyjne i przeznaczenie ciągle jeszcze potrzebnego większego capexu na kopalnię Robinson, gdzie szczególnie na obszar strippingu. Mam nadzieję, że już w tym roku będzie widoczna poprawa parametrów produkcyjnych na kopalni Robinson na skutek prowadzonych projektów inwestycyjnych i zwiększonych nakładów kapitałowych na rozwój tej kopalni. Wspomniana już najwyższa od kilku lat EBITDA grupy 6,6 miliarda przy wzroście przychodów w efekcie i na końcu 26% wyższy wynik netto skonsolidowany. Mamy obszar kosztów. W naszej strukturze kosztów zwraca uwagę kilka elementów. Tutaj akurat widzimy koszty spółki matki. To jest podatek od wydobycia niektórych kopalin i koszty rodzajowe, w których widzimy dosyć, niestety bym powiedział, tak, stabilną, naturalną inflację. Myślę o kosztach energii, kosztach
wynagrodzeń, w koszty wynagrodzeń to jest coroczny wzrost związany z efektem negocjacji ze stroną pracowniczą. To jest efekt dobrego dialogu, więc ten efekt wzrostowy jest przewidywalny, ale tutaj chciałbym powiedzieć, jesteśmy pytani, jak możecie wpłynąć na obniżenie tej dynamiki kosztów rodzajowych w linii kosztów wynagrodzeń, kosztów pracowniczych. My podejmujemy i realizujemy działania z nieco, powiedzmy, w kierunku zmiany struktury zatrudnienia. Wspieramy stanowiska pracy technologią, nową technologią. To również jest związane z całym szeregiem projektów innowacyjnych, które również zamieniamy w pewien sposób stanowiska wysoko płacowe na stanowiska nowoczesne, wspierane technologią. To jest proces naturalny, związany, tak jak wspomniałem, i to znowu powtórzę, bo kładziemy bardzo silny nacisk na implementację rozwiązań innowacyjnych, inteligentnych, więc to jest działanie, które pozwala nam tą naturalną, w cudzysłowie, dynamikę kosztów wynagrodzeń, kosztów pracowniczych nieco obniżać. Obszar kosztów energii to jest z jednej strony charakterystyka działalności, czyli schodzimy coraz głębiej, produkujemy więcej w naszych hutach, tak, potrzebujemy coraz więcej energii, a ta energia jest droższa. Przepraszam bardzo, w tym roku na naszych fakturach za energię zobaczyliśmy nowy czynnik kosztowy, tak zwana opłata mocowa. To jest kolejny element po wzroście skali produkcji, czyli opłata mocowa. To jest po trzecie, to są ceny certyfikatów emisyjnych, które również wywołują presję kosztową w tej grupie kosztów. Jeśli chodzi o opłatę mocową, no to oczywiście tu nie mamy jakiegoś wpływu, nie mamy żadnego wpływu, tak, natomiast mamy wpływ i to realizujemy na politykę handlu, tak, certyfikatami emisyjnymi, mamy wpływ na koszty certyfikatów poprzez realizowaną politykę zabezpieczenia, politykę kontraktów w segmencie energii. No i tak jak wspomniałem, segment czy obszar kosztów energii to jest wyzwanie strategiczne i realizowane w coraz większym wymiarze, czyli rozwój własnych źródeł energii, który będzie pozwalał tą strukturę kosztów rodzajowych zmieniać na korzyść, czyli na obniżenie wartości nominalnej czy obniżenia udziału kosztów energii w ogólnej puli kosztów rodzajowych KGHM, w efekcie poprawy rentowności wyników KGHM Polska Miedź, jak i wyników grupy. Oczywiście charakterystyka kosztów rodzajowych, o których wspomniałem w pozostałych segmentach działalności, jest nieco inna, aczkolwiek w kolejnym segmencie istotnym, również kosztowo segmencie, czyli Sierra Gorda, jeśli chodzi o koszty pracownicze, tam mamy też stabilną sytuację i przewidywalną, która związana jest również z kontraktem podpisanym ze stroną pracowniczą. W przypadku Sierra Gorda mamy to kontrakty 3-letnie, więc również jesteśmy w tym momencie tak spokojni
w kontekście, nawiążę też do sytuacji społecznej czy politycznej w Chile, bo o tym rozmawiamy tutaj. Tutaj są obawy, jak sytuacja, te niepokoje tak społeczne czy przemeblowania na scenie politycznej mogą wpłynąć na potencjalne żądania płacowe. I to właśnie tego typu kontrakty, długoterminowe kontrakty i dobry dialog ze stroną pracowniczą również w Chile w przypadku kopalni Sierra Gorda zapewniają nam stabilność i spokój, tak, w tym elemencie naszych operacji i w efekcie w tym elemencie kosztowym, wynikowym. Jak dotykamy potencjalnych ryzyk naszej działalności w Chile, a w przypadku Sierra Gorda również pojawiają się pytania i to też zacząłem od tego, omawiając slajd kosztowy, podatek od wydobycia w Polsce. Oczywiście tutaj nie mamy w tym momencie zmiany formuły. Formuła, która zmieniła się w 2019 roku, dzisiaj obowiązuje. A więc tylko dynamika kosztów podatku od wydobycia związana jest ze wzrostem ceny. Natomiast w Chile tutaj mamy sytuację związaną z zapowiadanymi potencjalnymi zmianami obciążeń finansowych, podatkowych, związanych z propozycją implementacji nowych dociążeń, tak, poziomów wydobycia miedzi przez kopalnie prowadzące działalność w Chile. Ja tylko dodam, oczywiście proces legislacyjny trwa. W tej chwili sytuacja nie jest jeszcze jasna, czy te rozwiązania, które obciążałyby książki, tak, poszczególnych kopalń, czy i w jakiej formie dojdą do skutku. Ja tylko przypomnę, że KGHM, jak każdy producent miedzi, jak każdy inwestor zagraniczny w Chile, w momencie wejścia na ten rynek, czy u nas to był rok 2012, podpisywał szereg umów, w których zawarte są elementy gwarancyjne i stabilizacyjne, a więc w zależności od ostatecznego modelu podatkowego, jeśli dojdzie do głębszych zmian, mamy nadzieję na utrzymanie i realizację punktów, czyli zobowiązań stron podpisanej umowie z rządem chilejskim, więc na razie tutaj jesteśmy w komfortowej na ten moment i w tych warunkach sytuacji. To ryzyko jest w jakiś sposób ograniczane, minimalizowane. Zanim przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, znajdźmy jeszcze, wspomniałem też o podziale wyników, wspomniałem o zadłużeniu i spadku zadłużenia grupy. Mieć surowcem strategicznym, to jest też to, czego dotknąłem, tak, dobry sentyment i nasze myślenie o stabilnym wzroście popytu na miedź w średnim, w dłuższym terminie. W krótkim terminie, oczywiście też nawiązując do zmienności i niepewności, w krótkim terminie analizy, komentarze, raporty wskazują jeszcze na dużą zmienność, co widzimy też w ostatnich tygodniach na wahaniach cenowych, które związane są też z komentowaniem przez ekspertów, ale i przez traderów, tak,
aktualnej sytuacji związanej z zapotrzebowaniem na miedź, która troszeczkę też jest związana z dialogiem na temat poziomów marsz uzyskiwanych czy ten wzrost popytu nie jest w tym momencie za silny, czy możemy mówić o jakimś porozumieniu, jeśli chodzi o uzyskiwane marsze. Tutaj nawiązuję do sytuacji, która jeszcze jest w Chinach niepewna, czyli w krótkim okresie dyskusje o rentowności w odniesieniu do zapowiedzi większego rozwoju, silnego rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, i to jest właśnie ten nasz optymizm w średnim i w dłuższym okresie, czyli po okresie niepewności. Czas zwiększonego popytu na miedź jest, on się musi zrealizować w kontekście rozwoju zielonych technologii, całego obszaru zielonych inwestycji, mieć metal przyszłości, mieć z szerokim zastosowaniem i rozwój, kontynuacja dużych inwestycji infrastrukturalnych w takich krajach, chociażby jak Chiny czy Indie, a w tej chwili to już nie tylko, pozwalają nam myśleć o stabilnym wzroście popytu. No i w efekcie też po powiedzmy zamknięciu dialogu w tym krótszym terminie na temat osiąganych marsz, mamy nadzieję też na utrzymanie stabilnych, satysfakcjonujących poziomów cen miedzi, oczywiście też wplatając w to wątek zakończenia dyskusji o potencjalnych zmianach podatkowych w Chile, gdzie zlokalizowanych jest, jak wiemy, wiele kopalń największych producentów miedzi na świecie, więc mamy nadzieję, że ten krótszy czas niepewności przerodzi się już w spokojny czas pracy na posiadanych aktywach i zwiększania wartości w poszczególnych segmentach naszej działalności. No właśnie, tutaj od razu patrzę na pytanie. Ceny miedzi od dłuższego czasu utrzymują się na wysokim poziomie. W jaki sposób spółka zamierza spożytkować wypracowane z tego powodu wyższe przychody? Oczywiście też jest pewna charakterystyka naszego biznesu, to wszyscy Państwo też wiecie. Myślimy, działamy długoterminowo i to utrzymywanie się cen na wysokim poziomie, no rzeczywiście jest to poziom około 10 tysięcy po dynamicznym wzroście z początku roku. Jest to poziom, który rzeczywiście chcielibyśmy, żeby się utrzymał. Natomiast my dzisiaj chyba nie możemy myśleć, w jaki sposób spożytkujemy te wyższe przychody potencjalnie, tak, które osiągamy przy takich poziomach cenowych. My chcemy działać stabilnie, odpowiedzialnie, budując nasze plany inwestycyjne na ściśle określonym i przemyślanym budżecie. Budżet na ten rok 2021 jest to poziom 2,85 miliarda, a na pozostałe aktywa jest to dodatkowe kolejne 300 milionów. Jest budżetem w tym momencie optymalnym i myślę, że na ocenę, w jaki sposób moglibyśmy te potencjalne wyższe środki, które byśmy zrealizowali, tak na koniec troszeczkę mówię, zaczynam prognozować, zgodnie z polityką spółki nie prognozujemy, natomiast chcę powiedzieć, że te dzisiejsze, zobaczymy, jaki będzie dalszy czas, jaki będzie druga połowa roku, czy będzie równie optymistyczna, jeśli zakładając takie poziomy kosztowe, cenowe, przepraszam, to rzeczywiście daje nam
spory komfort dla naszej działalności i dla myślenia o rozwoju inwestycji w kolejnych okresach, ale to tak jak powiedziałem, dzisiejsze wyższe poziomy cenowe chyba jeszcze nie determinują myślenia o tym, że na koniec roku te wartości w naszym bilansie, w naszym PNL-u mogą być jakoś tak istotnie wyższe, tak, że mielibyśmy dzisiaj zmieniać myślenie o naszym budżecie, czy modyfikować naszą strategię. Naszą strategię i w efekcie plany budżetowe chcemy w tym roku, czy plany capexowe chcemy w tym roku Państwu zaprezentować pod koniec roku. Tak jak zarząd zapowiadał na ostatniej konferencji, będziemy chcieli, dokonujemy przeglądu naszej strategii. Pod koniec roku zaprezentujemy wyniki przeglądu strategicznego i tak jak również zarząd zapowiadał, największy, najsilniej chyba akcentowane będą obszary strategiczne związane z rozwojem energetyki i kolejny obszar to będzie też i polityka klimatyczna i w tych obszarach myślę, że zarząd będzie chciał zaprezentować pewne korekty naszej strategii. Jeśli tak optymistyczna sytuacja, jeśli dobry sentyment na rynku surowców będzie się utrzymywał, to tylko możemy cieszyć się i myśleć bardziej odważnie tak o modelowaniu naszego budżetu, o modelowaniu poziomu capexu na kolejny rok przy, tak jak powiedziałem, zmodyfikowanej, zaktualizowanej strategii w jej wybranych obszarach, które na dzień dzisiejszy wymagają pewnej aktualizacji. Kolejne pytanie. Nowe złoże na obszarach Bytom-Odrzański i Kulów-Loboszyce mogą dać nawet 20 milionów ton miedzi. Rzeczywiście to są szacunki, które bazują na danych, na rozpoznaniu już sprzed kilkunastu lat. Kiedy możliwa będzie jego eksploatacja? To też tak jak wspomniałem, tak jak zarząd komentował na konferencji wynikowej, w tej chwili to trzeba podkreślić, że mamy koncesję eksploracyjną. Szacujemy, że proces, przez który musimy przejść w ramach realizacji działań na koncesji eksploracyjnej, to jest nawet 8 lat, tak? Po tym okresie można myśleć, bazując na tym rozpoznaniu, na tej wiedzy, którą w tym czasie osiągniemy, można myśleć o przyszłości związanej z eksploatacją tego złoża, podkreślam, złoże perspektywiczne na przedłużenie życia kopalń w segmencie aktywów polskich, więc to jest cały czas myślmy o perspektywie wieloletniej, a raczej nie tak, że możemy w jakikolwiek sposób przyspieszyć eksplorację, bo to musi być realizowane według własnego harmonogramu. Kolejne pytanie jest również związane z tym wątkiem koncesji. Jakie nakłady inwestycyjne spółka musi ponieść, aby móc eksploatować nowe złoże na obszarach Bytom-Odrzański i Kulów-Luboszyce? Ja powiem tak, jak już sobie wspomnieliśmy, nakreśliliśmy jakiś okres czasu na eksplorację, powiedzmy te 6-8 lat. W tym czasie będziemy ponosili nakłady, ale to są w skali operacji, czy w skali, nie wiem, powiedzmy typowych wydatków ponoszonych na eksplorację, czy rozwój danego obszaru, czy odcinka, to będą kwoty minimalne. Ja bym sobie tutaj wyobraził, że rokrocznie wydatki na eksploracyjne, cały czas powtarzam,
w tym procesie eksploracyjnym, nie eksploatacyjnym, to są wydatki milionowe, tak? Kilkanaście milionów to są wydatki, które są związane z koniecznością ponoszenia opłat i naszych i kosztów związanych z realizacją procesu rozpoznania i procesu badawczego. A więc to w odniesieniu, tak przy porównaniu do parametrów, które możemy zrealizować na podstawie szacowanego wydobycia, no to są wielkości na razie nieistotne. Po tym okresie zakończenia eksploracji możemy wtedy rozmawiać o capexach na eksploatację poszczególnych odcinków na tych dwóch nowych koncesjach. Ale to jeszcze, tak jak powiedziałem, to jest przyszłość. W tym roku spółka planuje na inwestycje wydać ponad 3 miliardy złotych. Które projekty są dla spółki kluczowe? Tak jak wspomniałem, prawie 3 miliardy złotych to jest capex na operacje polskie. Pozostałe 300 milionów to są operacje zagraniczne i capex na wsparcie operacji polskich, czyli pozostałych spółek usługowych w grupie KGHM. Wśród kluczowych projektów to są wszystkie realizowane do tej pory projekty główne związane z rozwojem obszarów wydobywczych. To są projekty związane z rozwojem energetyki, to są projekty związane z projektem, który już w tym roku będziemy, inwestycja, którą w tym roku będziemy kończyli, to jest żelazny most. To są projekty środowiskowe, to jest projekt BATAS. To są główne projekty, które realizujemy i mamy zapisane jeszcze w strategii, a budżet tegoroczny jest bardziej śmiały, ambitny również na podstawie tego, o czym wspomniałem, czyli lepszej sytuacji finansowej i zakończenia tego okresu niepewności, który mieliśmy w roku 2020, a więc w naszym capexie w tym roku przeznaczamy w strukturze capexu, to jest widoczne, więcej na rozwój niż na utrzymanie, tak jak to było w roku ubiegłym, czyli w roku niepewności i zmienności. W tym roku zdecydowaliśmy się zwiększyć tą część związaną z rozwojem, czyli również z inwestycją, z rozwojem obszarów wydobywczych, czyli to jest rozbudowa chodników, rozbudowa całej infrastruktury wydobywczej, energetycznej. To są projekty hutnicze, a więc w tym roku nieco więcej na główne projekty plus obszar energetyki, o którym już też wspomniałem. Kolejne pytania. Może w tym momencie jeszcze mamy chwilkę do końca naszego spotkania. Wspomniałem też o zobowiązaniu, zaangażowaniu KGHM w realizację, w minimalizację wpływu działalności KGHM na środowisko. Nie uda nam się oczywiście tutaj omówić całego obszaru naszych działań w ochronę środowiska, natomiast może tylko wspomnę o kilku elementach, które wpisują się w naszą odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Chcemy minimalizować wpływ na klimat, chcemy efektywnie wykorzystywać energię, chcemy energię pozyskiwać ze źródeł odnawialnych.
minimalizujemy, ciągle poprawiamy system gospodarowania odpadami, rozwijamy techniki ich gospodarowania. I tutaj obszar ESG i cały szereg zobowiązań, nowych wymogów zainteresowania otoczenia, zainteresowania naszych interesariuszy tym, jak radzimy sobie z minimalizacją wpływu naszej działalności na otoczenie, jak parametryzujemy ryzyka środowiskowe, jak parametryzujemy nasz wpływ na otoczenie. Więc szereg działań podejmowanych w obszarze monitorowania, identyfikacji, parametryzowania i w efekcie na końcu komunikacji zagadnień ESG, nie tylko środowiskowych. Z działań szczegółowych, już widzę, że będziemy musieli kończyć powoli, ale jeszcze jakiś interesujący dla Państwa slajd. Patrzę również na pytania, czy mogę odpowiedzieć. Nie widzę nowych. Rozmawialiśmy też o głównych projektach inwestycyjnych, projektach środowiskowych. Wspomniałem o programie dostosowania instalacji technologicznych do wymogów konkluzji BAT. To jest również projekt, który jest związany z minimalizacją wpływu na środowisko. W ramach programu BAT zakończono budowę i rozruch instalacji przesyłowej w Hucie Miedzi Głogów, instalacja przesyłowa żużla ołowiowego. Jeśli wspominamy o wykorzystywaniu odpadów i odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami, to właśnie dla przykładu podam, że wyprodukowane przez nas 10 milionów ton żużla znalazło zastosowanie w budownictwie, więc dotykamy tutaj też aspektu i ochrony środowiska, i racjonalnego, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój, odpowiedzialne budowanie wartości całej grupy KGHM przy minimalizacji wpływu na otoczenie, ciągła poprawa rentowności osiąganych wyników i myślenie o długoterminowym, długofalowym rozwoju grupy KGHM związanym z realizacją pracą na bilansie, na finansach, poprawą rentowności i osiąganych wyników, związaną z utrzymaniem ciągłości pracy zakładów, pracą związaną z wykorzystaniem źródeł perspektywicznych. Widzę, że już jesteśmy tak po czasie, tak? Kończymy spotkanie. Niestety już musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu, i mam nadzieję do niebawem, do zobaczenia. Dziękuję bardzo państwu, do zobaczenia, do widzenia.